Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić instalację off-gridową, taką typowo off-gridową, na działkę czy do jakiegoś domku letniskowego. Zobaczycie, jak zbudować coś takiego niedużym kosztem od samego początku do samego końca. Pokażę Wam, w co się musicie zaopatrzyć, jaką mocą możecie operować i jakie przewody użyć. Wszystko w dzisiejszym materiale, zapraszam. Do budowy takiej instalacji będziecie potrzebować kilka podzespołów. Są to na przykład MBPT, jeżeli chcecie używać paneli fotowoltaicznych. Możecie oczywiście używać agregatu bądź czegokolwiek innego do ładowania waszego magazynu. Ja mam takie stare MBPT z tej firmy, Easun. No i ono działa w zakresie od 12 do 48 V. Jest dosyć uniwersalne, bo nie trzeba konkretnie wybierać ilu akumulatorów w szeregu połączyć i tak dalej. Wystarczą akumulatory 12-woltowe. No i to urządzenie w zupełności wystarczy. Zobaczmy. Podłączenie jest dosyć proste. Dwa złącza do baterii, dwa złącza do paneli fotowoltaicznych. Jeżeli już mamy MPPT, dzięki któremu będziemy ładować magazyn energii bądź akumulatory przez panele fotowoltaiczne, to dodatkowo przydałaby nam się jakaś przetwornica albo jakiś inwerter. Tutaj mam coś takiego. Dosyć mocne urządzenie. Przetwornica 3 kW firmy Wewor. Wygląda to w ten sposób. Na froncie mamy gniazda oczywiście AC 230 V. Mamy także jeszcze dodatkowo 30-watowe gniazdo USB typu C i normalne 18-watowe włącznik oraz kontrolki. Taki przetwornik dosyć spory. Zaraz Wam powiem, ile to waży. Sprawdzimy, ile waży ta przetwornica. Ona jest oczywiście 12-woltowa, także będzie idealnie pasować do tych akumulatorów, które posiadam. A waży około 4-3 kg. Z tyłu oczywiście posiada wentylatory oraz złącza właśnie na śrubę M8. Do całego zestawu oczywiście można dołączyć także coś, z czego będziemy ładować akumulatory z sieci. No i do tego wykorzystamy tą ładowarkę Redodo, którą otrzymałem wraz z akumulatorem. Będzie to opcja ładowania akumulatorów z sieci AC 230 V. Bo oczywiście damy sobie taką możliwość. Nie jest to konieczne, jeżeli to jest system off-gridowy na działce, gdzie nie ma prądu, to oczywiście tego urządzenia nie potrzebujemy, bo absolutnie nie ma do czego go podłączyć. Chyba że macie generator 230 V, wtedy można oczywiście użyć czegoś takiego, ale jeżeli nie macie ani generatora, ani zasilania na działce żadnego, bądź w domku, w którym będziecie robić sobie taką instalację off-gridową, to oczywiście to urządzenie nie jest wymagane. Dodatkowo zamontuję taki licznik, mam taki stary licznik też na Wi-Fi, który będzie nam wskazywał napięcie i ewentualną moc pobieraną właśnie z tej przetwornicy. Będziemy potrzebowali magazynu energii, do którego wykorzystamy te oto dwa akumulatory. Chciałem dać na początku jeden, ale tam bardzo duże prądy idą. Pamiętajmy, że im niższe napięcie do przetwornicy dochodzi, tym większy prąd ona pobiera, czyli jeżeli ona jest na 12 V, to ona będzie bardzo wysokie prądy pobierała. Co za tym idzie, przewody muszą być stosunkowo krótkie, bądź stosunkowo grube, bądź jedno i drugie. To jest przetwornica 12-woltowa, więc potrzebuje akumulatora 12-woltowego. Te dwa akumulatory oczywiście połączę równolegle. Każdy z nich potrafi w piku oddać 100 A. One mają tą samą pojemność, tak jak widzicie. Wielkościami się troszkę różnią, ale pojemnością nie. Zajmę się teraz montażem urządzeń w środku w tej szafce tutaj. Omówię, jak to mniej więcej będzie wyglądać z podłączeniem. Pokażę Wam, jak podłączyć przewody, gdzie i jakie ewentualnie przewody użyć. Zobaczcie, w międzyczasie wyszła nowa koncepcja. Wysiłem drugą szafkę specjalnie na akumulatory. Będzie to zawsze troszkę bezpieczniej, będzie to schowane. Oczywiście tak zrobiłem, bo miałem drugą szafkę. Dobrze jest gdzieś to ukryć, zamknąć, żeby nie było do tego bezpośredniego dostępu. Tu będzie rozłącznik. Rozłącznik będzie zwierał mi po prostu akumulatory z busbarami, a z busbarów, które są zamontowane tutaj, rozprowadzać będę przewody prosto do instalacji zasilającej. I teraz kwestia przewodów wygląda następująco. Na przewody zakładamy takie końcówki. To są końcówki miedziane. One są pobielone, żeby nie korodowała miedź. Żeby zaprasować taką końcówkę, trzeba użyć praski najlepiej oczywiście. Taka praska nie jest droga, ona kosztuje tam około 70 zł, bodajże nawet na jakichś tam portalach internetowych. I ona jest akurat do przewodów 50 mm². Dlaczego takie końcówki i dlaczego taki przewód? Zobaczcie, ja mam tutaj końcówkę 50 na 8. Przewód 50, ponieważ to będzie przewód z zapasem oczywiście.
i ten zapas ma mi wystarczyć, żeby spokojnie tutaj łyknąć 150 amper. Jeżeli nie macie przewodu 50 mm kwadrat, czyli takiego jednożyłowego, no bo umówmy się, że to jest dosyć gruby przewód, nie każdy ma dostęp do czegoś takiego, możecie dać 2 razy 25. Pociągniecie taki przewód z plusa do na przykład rozłącznika 2 razy, czyli 2 razy plus i 2 razy minus. Mamy już rozłącznik, zobaczmy tutaj i wygląda to następująco. Tak jak widzicie, baterie są dwie, obydwie baterie mają plus, minus, plus, minus. Będziemy łączyć je równolegle, czyli plus z plusem, minus z minusem. Plus wychodzi z jednej baterii, idzie sobie na dół do złącza tutaj po lewej stronie, a minus wychodzi z drugiej baterii, idzie tak samo na dół do złącza po prawej stronie. Oczywiście przewody są to 50, tak jak widać tutaj. Końcówki mamy 50 na 8, czyli przewód jest 50, średnica oczka 8. Tak jak mówiłem, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dać 2 razy cieńszy przewód, ale podwójnie. Można dać 2 razy 25, nie ma żadnego problemu. Podłączyłem już kilka przewodów, tak jak widzicie. Jeden plus jest podłączony z drugim plusem, jeden minus podłączony z drugim minusem i wychodzi do rozłącznika z minusa i z plusa z różnych akumulatorów. Połączenie to nazywa się połączeniem równoległym, ponieważ łączymy plus z plusem i minus z minusem. Dodatkowo podłączyłem tutaj przewód ładowania do ładowarki, którą posiadam, którą Wam pokazywałem. I to będzie po prostu ładowanie do tych dwóch akumulatorów z sieci 230, jeżeli taka będzie potrzeba. No i to będzie szafka akumulatorowa. Idąc dalej od rozłącznika, który tutaj będzie zamontowany, przewody wchodzą do busbarów, tak jak mówiłem, plus do plusa, minus do minusa. Jeżeli rozłącznik jest odłączony, nie ma napięcia na busbarach. Plus trzeba doprowadzić do każdego z urządzeń. Na przykład plus idzie w tej chwili do przetwornicy na plus i teraz to samo będzie z busbara minusowego. Muszę doprowadzić minus tak samo do przetwornicy na minus. To samo zrobię, jeżeli chodzi o MPPT. Plusa z MPPT damy do plusa, minus damy do minusa. Kolejny etap podłączania za mną. Zobaczmy, co my tu mamy. Bezpiecznik już tutaj jest podłączony. Przewody wchodzą do busbarów, tak jak mówiłem. Tutaj i tutaj to wchodzi główne zasilanie. Stąd oraz stąd wchodzą przewody na przetwornicę 3 kW od tej firmy, tak jak widzicie. No i już możemy uruchomić tak naprawdę, bo już jest zasilanie podpięte i przetwornica się uruchamia. Podpiąłem również MPPT 13,3 V i MPPT podpiąłem przewodami 16 mm. Tutaj aż tyle prądu nie będzie szło, jak w przypadku przetwornicy, więc można zastosować cieńsze przewody. No i oczywiście te przewody podpięte są także do busbarów. Tu jest busbar minusowy, tu jest busbar plusowy. 3 przewody na tej stronie i 3 przewody na tej stronie. Kolejność oczywiście nie ma znaczenia. Ja to tak zrobiłem, dostosowując długość po prostu przewodów. Także system zaczyna już żyć, zaczyna działać. Brakuje jeszcze kilka fajnych rzeczy. Za chwilę je dodam i pokażę Wam, jak to wyszło. Instalacja off-gridowa już jest skończona. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, jak to działa i jak to jest podłączone. Cała instalacja składa się, tak jak na początku mówiłem, z inwertera. Posiadamy tutaj także MPPT. Jest licznik energii AC. Licznik energii do paneli fotowoltaicznych, czyli ile generują panele. Podłączyłem sobie tablet oczywiście. Tablet podłączony jest pod USB typu C, żebym miał podgląd do magazynów energii czy akumulatorów. Są podłączone 2 akumulatory. Jest podłączony akumulator WattCycle i akumulator Redodo. Obydwa posiadają BMS-y w środku z Bluetoothem wbudowanym i w obydwóch akumulatorach możemy sczytywać parametry, na przykład na Home Assistancie. Światełko się odbija, ale chyba tyle co widać, co potrzeba. Jeżeli chodzi o samą przetwornicę, to tak jak widzicie, pokazuje ona napięcie i moc wyjściową. Bezproblemowo można podłączyć tutaj do 3 kW. W tej chwili przewody, które podłączone są 50 mm kwadrat, spokojnie na to pozwalają. Oczywiście warto założyć także osłonki, które są w komplecie, żeby tutaj zabezpieczyć połączenia plusa i minusa, tak jak widzicie to w tym przypadku. Z przetwornicy pociągnąłem zasilanie tutaj tym przewodem, no i to zasilanie jest podłączone tutaj właśnie w tym miejscu. Są to 2 bezpieczniki, użyłem starych bezpieczników 16-amperowych. Z tych bezpieczników dalej następnie wchodzi na licznik, na wejścia, czyli
L-in i N-in. Tutaj mamy wejście oraz wyjście jest prosto na to gniazdko, którym tutaj będzie można zasilać inne urządzenia. Oczywiście podłączyć można do tego także rozdzielacz i wyprowadzić go gdzieś na zewnątrz. Nie ma żadnego z tym problemu. To jest bardzo proste podłączenie, czyli wychodzimy z zasilania do bezpieczników, z bezpieczników na licznik i z licznika na gniazdko. I dzięki temu mamy podgląd, ile mocy, ile energii jest zużywane przez nasze urządzenia. Tak jak widać, tutaj licznik jest dodatkowo bezprzewodowy, przekazuje dane do aplikacji, a także do Home Assistanta. Jeżeli chodzi o MPPT, to tak jak już mówiłem, zwykłe MPPT. No i to urządzenie musi mieć podłączone oczywiście baterie, tak jak widzicie, pokazuje wtedy napięcia i musi mieć podłączone wejście na panele. Tutaj jest wejście na panele, które oczywiście przepuszczony jest przewód ujemny. Tutaj mostek jest zrobiony na te klemy tutaj i wychodzi prosto na bezpieczniki. Tutaj włożę bezpieczniki w przyszłości i podłączę panele. No i tymi panelami będzie można naładować te dwie baterie, które są w tej szafce tutaj obok. Także licznik będzie nam dodatkowo zliczał także energię wyprodukowaną z paneli fotowoltaicznych, a ten licznik zlicza nam energię zużytą przez urządzenia. Także mamy tutaj taki off-grid, gdzie mamy pełen podgląd na urządzenia i na energię, która wchodzi i wychodzi. W tej części to już wszystko. Zbudowałem taki podstawowy off-grid, który chciałem Wam zaprezentować, jak to zrobić. W kolejnej części zajmiemy się obciążaniem tego układu, pomiarami i zobaczymy, co taki układ potrafi wygenerować. Pozdrawiam wszystkich.